słuchaczki, witam się z wami w dzień tygodnia, wtorek. We wtorek, witam się z wami we wtorek. Słuchajcie, co do mnie przyszło? Przyszło do mnie, przyszło do mnie Shein. Przyszło do mnie Shein, z czego bardzo się cieszę. No i co, pokażę wam, co tym razem zamówiłam. Rzeczy mam cztery, czyli tyle, co zwykle mogę właśnie wybierać. Przyszło to w dwóch kopertach, w dwóch przesyłkach. No i pokażę wam, co tym razem wybrałam. Wszystko brałam chyba w rozmiarze M, ale zaraz się utwierdzę. Nie, tu mamy S-kę, tu mamy M-kę, spodnie M-ka. Znowu bluzka S-ka, czyli bluzki mam w rozmiarze S, a spodnie M. No i dobra, jedziemy z tym koksem. Co ja tu wybrałam? Wybrałam dżinsy. No, oby były dobre. Ja pamiętam, że jeden raz wybrałam i chyba właśnie za duże. Teraz obawiam się, czy w nie wejdę. Bardzo musiałam, żeby móc w nie wejść, bo wyglądają dość fajnie. Takie mają... widzę, że nie będą chyba... nie powinny być z bardzo wysokim stanem, no ale jak już to zdzierżę. Ale mają fajne przetarcia, fajne dziury. Nawet nie wiedziałam, że to z tyłu też mają dziurę, tak jakby trochę pod... nieco trochę niżej niż pośladek, ale fajna sprawa. No i rozmiar M. Bardzo bym chciała, żeby były dobre. Jeżeli będą fajnie leżeć, to muszę wam powiedzieć, że z chęcią bym zamówiła jeszcze sobie S-kę, jeżeli okazałyby się te za duże. Więc to... jeżeli chodzi, słuchajcie, o materiał, to fajne takie są... elastyczne, fajne. Dobra, bluzka, słuchajcie, w rozmiarze S. Pierwsza bluzka, jaką wybrałam, jest taka. Widzę, że jest taka trochę szersza, na takie jedno ramionczko. Będę musiała jakiś sportowy tutaj stanik założyć i powinien to być chyba biały, chociaż nie wiem, bo ramionczko jest czarne, bluzka biała. Nie wiem, ale spodobała mi się. Właśnie do jeansów, do prostej stylizacji, naprawdę super. Z bardzo, bardzo fajnym motywem, takim kobiecym. Bardzo mi się spodobała. Materiał fajny, rozciągliwy. Wybrałam S-kę i ona jest szeroka, więc uważajcie, nie bierzcie sobie większego niż M. Następna bluzka, jaką wybrałam, już ją kojarzę, tylko teraz nie pamiętam, czy to był krótki, czy długi rękaw. Zaraz zobaczymy, bo nie mogę sobie skojarzyć, ale już wiem, jaki to był motyw. Czekajcie, bo tu mam papierki. Oczywiście zrobimy sobie szybciutko od razu try on haul. Także jest to taka, aha, z krótkim rękawkiem, super. Bardzo mi się już podoba i chyba ją dzisiaj założę. Taka, Angels. Tak wygląda, z tyłu wygląda tak. Bardzo prosta, ale taka, no, fajna. Bardzo fajna, bardzo, bardzo w moim stylu. Także taka podkoszulka, rozmiar S, będzie dobra na M-kę. I ostatnia rzecz. Podobna bluzka do poprzedniej, jaką pamiętacie, też z Girl Boss, tylko że tam chyba była pani z kawą, a tu jest taka, o, bardzo, bardzo fajna, do prostych, szybkich, prostych, ale efektownych, myślę, stylizacji. Podoba mi się jakość tego materiału, zobaczymy tylko, jak będzie po praniu. No i jak wam mówię, to jest SK, ale strasznie mi się podoba ten motyw, bardzo, no zobaczcie. Super, także zobaczymy. Za chwilę wskoczę w jakiś tutaj po kolei te rzeczy i wam się pokażę. Także fajna, elastyczna, śmiało mogłabym nawet chyba mieć mniejszą, słuchajcie, ale nie wiem, czy była mniejsza od S-ki. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądać na mnie. No i okidoki, zobaczcie, mam na sobie już te spodnie, wyglądają one tak, jeżeli chodzi o długość, jest również idealna. Tu wszystko jest super ekstra, naprawdę bardzo mi się podoba, ale jedno wam powiem, mogłabym chyba mieć S-kę. Nie wiem, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o cały tutaj dół, to jest wszystko super, ale jakoś na mnie leżą, wydaje mi się, że dziwnie leżą na mnie, zobaczcie, tyle mi odstają. Tyle mi odstają od brzucha, przez co tutaj się też niezbyt fajnie będą układać. Kieszenie będą mi trochę się zwijać, tutaj są na mnie przeduże, więc wydaje mi się, że albo je będę bardzo mocno musiała podciągać. Zobaczcie, tak wyglądają. No podoba mi się ten motyw, ten efekt bardzo. Tutaj też mam gdzieś dziurę, więc naprawdę fajnie. Ja lubię coś takiego. No nie wiem, dajcie znać, jak wam się podoba. Jedno wiem, że przy najbliższej okazji na pewno zamówię tą samą rzecz, ale w rozmiarze S. Po prostu z czystej ciekawości, czy ona będzie wtedy dla mnie idealna. Chyba że jestem nieproporcjonalna. Tu jest wszystko super, odtąd, no ale tutaj niestety mogłabym sobie jeszcze coś tutaj dołożyć. Także parę kilogramów mogłabym mieć więcej. Teraz pokażę wam topik. Jak widzicie, zresztą ja jestem w sportowym topiku, więc nie ma się co tutaj krępować, wstydzić, bo nie ma czego. Tak wygląda
pierwsza bluzeczka. Uważam, że jest super. Super. Uważam, że jest super. Zobaczcie, jak to wygląda. Fajnie z jeansami. Prosta, zachowawcza stylizacja na sportowo. Do tego dorzuciłabym na przykład to. Słuchajcie i powiedzcie, że nie jest fajnie. Wiosna, lato i popitalam. Tadam! Właśnie tak. To jest taka dosłownie moja wygodna, fajna. Jeansy są fajne, bo nie są opięte. Ja nie lubię jeansów, które krępują mi ruchy. A tu jest naprawdę wszystko super. Także bardzo mi się podoba, a Wy dajcie znać, jak Wam się podoba. Jeszcze raz się tutaj zbliżę i pokażę Wam się w tym topiku. Bardzo wygodny. Faktycznie jednak SK nie mogłabym być w mniejszej, nie mogłabym mieć mniejszej, bo jednak byłaby może i przyciasnawa. A tak to jest po prostu i idealnie. I wcale nie jest tutaj szeroka. Także tak to wygląda. No i okidoki, teraz lecimy, słuchajcie, z topikiem numer 2. Bardzo jestem zadowolona, słuchajcie, z tego wyboru, gdyż jest on bardzo prosty, dla każdego fajny, super fajna, luźna, bardzo fajny materiał. Ja sobie to pozwolę tak włożyć i tak wygląda następny topik. Następną bluzeczką, że się prześwituje tutaj czarny stanik. Teoretycznie to nie przeszkadza, ale śmiało mogłabym mieć biały. Materiał jest super, jest ona bardzo dopasowana, bardzo wygodna. W sensie dopasowana, że faktycznie MK byłaby luźna. A tu myślałam, że będzie luz, ale nie jest. Także tak ona wygląda. Nie wiem, co Wy myślicie. Mnie podoba się bardzo. Okidoki. I zakładam bluzeczkę numer 3. I coś czuję, że chyba w niej dzisiaj zostaną. Jakoś tak dzisiaj najbardziej chyba do mnie mówi. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że nie mam makijażu i w tych jasnych jakoś tak mi brakuje. O tak. Oh yeah. Tak ona wygląda. Tak wyglądają plecy. No powiedzcie, że nie jest sztosik. No super jest. Wszystkie ceny, wszystkie linki oczywiście będą w opisie pod filmem. Ja bardzo się cieszę z dokonanego wyboru. Bardzo mi się te rzeczy podobają. Wy oczywiście dajcie mi znać, jak Wam się podobają, które Wam jakby przykuły Waszą większą lub mniejszą uwagę. Pamiętajcie oczywiście o zniżce na hasło AGA015. Macie minus 15% od Shein dla mnie i ode mnie dla Was, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Wiadomo, że jeżeli uda mi się czymś Was zainspirować i ilość rzeczy, by na przykład te, które Wam ja pokazuję, Wy zakupicie, to mam nadzieję, że uda mi się wtedy poprosić większą zniżkę dla Was. Także tak by to wyglądało, zrobiłam dla Was i open box i od razu, czyli i od razu haul, i od razu try on haul, także mega się cieszę. Ja już w tej stylizacji zostaję, w tej bluzeczce zostaję. Dzisiaj założę sobie tylko te futerko, albo kurteczkę i futerko i po prostu tak popitalam. Ja spadam, słuchajcie, do Krzysia. Dzisiaj czekałam właśnie na kuriera, który właśnie po pierwsze doniósł mi te rzeczy, a dwie następne rzeczy niestety jeszcze dzisiaj nie przyszły. Mam nadzieję, że przyjdą jutro. Ja muszę wybyć z domu, ale zostają moje dzieci chyba, albo Gracjan zostanie, a Oliwia chyba ze mną idzie, bo muszę iść do Carysa, muszę iść do B&Q, muszę iść do TK Maxa. To są trzy sklepy, do których chcę zajść, no i później idę do Krzysia. Krzysia jutro urodziny, także też chciałabym mu zrobić jakąś niespodziankę, więc wszystko zobaczymy. Jeszcze nie stosowałam też tego preparatu, być może za chwilkę sobie go przetestujemy. Tak, właśnie myślę, że tak zrobimy. Za chwilkę go sobie zastosuję, zastosujemy sobie również ten tusz. Też Wam pokażę, jak on będzie wyglądał, a przy okazji jeszcze Wam pokażę, bo oczywiście cały czas nagrywam vloga, na pewno pamiętacie, moje nowe zmiany. Zmiany są takie, że zaprzymocowałam sobie, słuchajcie, sama wczoraj bez użycia wkrętarki, wiertarki i te podobne. Takie zasłonki. Wiem, pewnie mi napiszecie, że Aga, ale powinny być dłuższe. Nie, ja chciałam taką długość. Ja chciałam taką długość, żeby mieć tutaj po pierwsze troszeczkę światła, a po drugie tutaj są lampki, które wieczorem bardzo, bardzo efektownie wyglądają. Tam jeszcze brakuje mi jakieś dwie ozdóbki. Jeszcze nie wiem jakie, na pewno coś niskiego, nie wysokiego. Być może jakieś 2-3 kwiatki, nie wiem, ale coś zielonego by mi się tu przydało. Także teraz tak wygląda mój pokój. No muszę Wam powiedzieć, że to jest mój najfajniejszy pokój ever. Ten kąt tu w ogóle to jest po prostu ideał. Ideał tego, co ja mogłam chcieć. Wiem, że jedna z Was napisała mi bodajże o tych ustach, że one wyglądają wulgarnie. Ja uważam, że one dodają tylko po prostu takiego fajnego kontrastu.
A że ja mam hopla na punkcie ust i po prostu lubię ten błysk na ustach, lubię kolor różowy, więc wydaje mi się, że idealnie się tutaj komponują. I co? No i tak to by wyglądało. Znowu przyklejałam, słuchajcie, klamkę. Cały czas jeszcze zrobię Wam, jeszcze dokończę Wam, tutaj mam jeszcze pozostałość, słuchajcie, z wyprzedaży. Sprawdzimy sobie na żywo, czy przykleiła nam się klamka. Wczoraj mi się ona, przedwczoraj, odkleiła z mojego poprzedniego przyklejenia. No i ja mam nadzieję, że się tym razem uda, bo jeżeli nie, to ja będę chyba płakać. Będę musiała ją po prostu jeszcze raz jakoś przygotować. Sprawdźmy. Test na żywo. Ale czuję, że się rusza. No nie wiem, czy ona będzie, tak nie będzie. Widzicie? Ta klamka, tu muszę po prostu zdjąć z niej całkiem ten klej, jeszcze raz przyszlifować i niestety ta trzyma się jak wściekła, ta niestety nie chciała. Nie chciała. Jeszcze raz będę musiała ją po prostu przygotować i przyjadzić. Spoko. Spadło mnie coś na szkło. Tutaj położyłam sobie szkiełko. Myślałam, że pękło, wiecie co, ale nie pękło. Teraz Wam pokażę. Czekajcie, bo się drugi raz mi coś spadło. Nic się nie dzieje. Czekajcie, muszę coś wyrzucić do śmieci. No. Dobra, przełożę Was w drugi statyw, bo tak się nie da nagrywać. Nie chcę tutaj, żeby było za dużo światła. Tu powinno być, widzicie, tu powinno być trochę przyciemnione. Wtedy mnie lepiej widać. Ja powinna być w tą stronę. Ja powinna mieć te biurko, żeby Wam nagrywać gdzieś tu. Widzicie? Tak powinnam mieć biurko w tą stronę, a nie w przeciwną. No ale cóż, tu mam ścianę, więc no nie mogłam zrobić inaczej. Nie mam gdzie indziej przymocować sobie, słuchajcie, tu bym mogła, ale tu jest za wysoko z kolei, widzicie? Mówię do Was, a tu mam światło, to też nie jest dobre. Więc nie wiem, no ciężki orzech do zgryzienia, dlatego że tak jak mówię, no wiem, że jest światło nie tam, gdzie powinno być. Tu powinno być, o... Ewentualnie w ten sposób, a tu ono jednak się prześwitowywuje. Także nie wiem, jak to kurde tu jeszcze zrobić, ale byłoby chyba lepiej, nie? No nie wiem, słuchajcie, nie wiem, mam teraz dylematy, bo nie wiem w takim razie, jak zrobić, żeby tutaj było dobre światło. Ale tak jak mówię, te biurko powinno mieć z tamtej strony. Ale słuchajcie, nie ma rzeczy niemożliwych, być może coś poprzestawiam, może tu powstanie komoda, a biurko pójdzie w tamtą mańkę, tylko czekajcie, ja teraz coś zrobię, test na żywo. Zrobimy test na żywo. Generalnie najlepiej, jakby biurko było tu. Tak myślę, bo tutaj mam światło dzienne, ale tu nie mam gdzie postawić biurka, gdyż zasłoni mi, słuchajcie, całe okno. Więc to na pewno być tak nie może. Biurko wcześniej było też tu. I zobaczcie, byłoby światło takie, no to czyli z takim delikatnym cieniem. Następnie mogę zrobić je tu. Również będzie ta sama sprawa, co z tamtej strony, także też nie do końca. No i teraz nie wiem. I teraz nie wiem, bo jeszcze teoretycznie może ono być tu. Tylko czy to światło będzie ok? No bo jeszcze tutaj też może być, tylko ja nie wiem, czy na szerokość nie będzie ono tu właśnie wystawało. Ono będzie mi tu chyba za szerokie. Wejdzie mi po prostu chyba, słuchajcie, w szerokości na okno. Nie wiem, coś pokombinuję. Coś dla Was pokombinuję. Ale tak jak mówię, tu by było dobrze. Żeby tu był statyw. Ale nie mam jak zrobić, żeby tu był statyw. Niestety, no tu mam właśnie okno. I niestety, ale to się mi tu nie zgrywa. Dobra, teraz mam nadzieję, że jest czysty tutaj ten ekranik. Jest czysty. Co sobie zastosujemy? Zastosujemy sobie... ten produkt, ja sobie jeszcze o nim poczytam. Gdzie ja go ustawiłam? Mam. Ja mam na twarzy dzisiaj tylko Coco Day. Cudowny zapach. Dziewczyny, powiem Wam, że mi na przykład osobiście chce się do niego wracać ze względu na zapach. Po prostu kocham ten zapach, to uczucie, gdy nakładacie, aplikujecie go na twarz. To jest najwspanialsza minuta, dwie minuty w mojej pielęgnacji. Po prostu... stosowanie tego kremu, jeżeli chodzi o właśnie ten zapach, a ja jestem freak zapachowy, to po prostu sztosik, naprawdę sztosik. Teraz sobie zastosujemy to coś. Nie wiem, jako co mogę to używać, czy jako krem, czy jako bazę. No ale jako bazę to ciężko, dlatego że ja nie planuję dzisiaj, słuchajcie, aplikować sobie podkładu. Więc użyjemy go sobie samego, ale się ten dziwnie rozprowadza, muszę Wam powiedzieć. Na razie wziąłem dwie pompki. Bardzo dziwnie się rozprowadza. W sensie tak. No, jak mam to powiedzieć? No, tak ciężko. Ciężko, tak jakby zastygał. Dobra, czekajcie, bo nie chce mi ta pompka lecieć. Nie chce mi ją wylatywać. Zobaczcie. O,
coś poleciało. No dobra, rozprowadzam i na twarz. No, bardzo ciężko. W sensie bardzo szybko jakby tak zastygał. Coś takiego, nie wiem, dziwne uczucie. Wow, ale dziwne. Zastygał i nie można go ruszyć na twarzy. Wow, pierwszy raz coś takiego mam. W ogóle mam wrażenie, że znowu mam, ale ten, śliskie się od razu robi, takie dziwne. Wow, jak nie moja twarz. Jakbym miała taką ściągającą maskę na twarzy. Joj. No dziewczyny, to będzie świetny produkt jako baza pod makijaż. Ale to ściąga, słuchajcie. Wow. Mega. Krzysiu przyszedł. Przyszedł Krzysiu, także czekajcie. Ja się za chwilkę z wami pożegnam. Zastosuję sobie oczywiście ten produkt na rzęsy. A z testem jego przyjdę do was następnym razem. Także właśnie widzicie. Pa jo!